Akurat tutaj można powiedzieć, że mam dużo do powiedzenia, dlatego że ten samochód jest mój. Przez 2 lata nim jeździłem. Zaczynamy tutaj serię i akurat ten materiał nie jest nagrany jako pierwszy, ale wyjdzie jako pierwszy. Więc myślę, że tutaj no, finalnie mogę powiedzieć bardzo dużo, no bo ponad 50 tysięcy kilometrów już tym samochodem zrobiłem. Witam Państwa serdecznie. Za mną piękny 5-cylindrowy samochód marki Audi, czyli Audi RS3. Co prawda dzisiaj już wiemy, że to nie jest najnowsza wersja Audi RS3, natomiast wiemy, że został ten, no można powiedzieć, majestatyczny, legendarny silnik 5-cylindrowy, który dzisiaj, no niestety, już jest rzadkością. Można powiedzieć niestety, dlatego że dźwięk tego silnika jest po prostu przepiękny. Tak? Można powiedzieć, że mamy samochody egzotyczne, takie, można powiedzieć, V8, V10, V12, natomiast no, nic nie odbierze tutaj też dźwięku 5-cylindrowej jednostce. Akurat tutaj można powiedzieć, że mam dużo do powiedzenia, dlatego że ten samochód jest mój. Przez 2 lata nim jeździłem. Zaczynamy tutaj serię i akurat ten materiał nie jest nagrany jako pierwszy, ale wyjdzie jako pierwszy. Więc myślę, że tutaj no, finalnie mogę powiedzieć bardzo dużo, no bo ponad 50 tysięcy kilometrów już tym samochodem zrobiłem. Ok, więc przechodząc dalej. No, już wiemy, że to jest Audi RS3, 2,5-litrowy silnik o mocy 400 koni. To jest właśnie seria, tak, no i cóż mogę powiedzieć więcej, to jest bardzo istotny aspekt związany z tym, że ten samochód generalnie jest samochodem, który sprawdzi się w każdych warunkach. Tak? Jest to samochód dla żony, która może gdzieś tam jeździć po mieście i na pewno znajdzie faktycznie miejsce, by sobie stanąć bezpiecznie i nawet jeżeli będzie tego miejsca niedużo, no to sobie poradzi. Jest to samochód, który jeżeli trzeba dać w buta i przyspieszyć, wyprzedzić, to też sprawdzi się idealnie. Jeżeli chcemy posłuchać pięknego dźwięku silnika i też właśnie mieć aspekt związany z jakimś, można powiedzieć tutaj, dodatkowym humorem, jeżeli ktoś po prostu lubi słyszeć, co jest za nim, to RS3 na pewno mega się sprawdzi. Numer 4, czteronapędowe, tak, napęd quattro, myślę, że tego przedstawiać nie trzeba. No, niesamowity napęd, przez wielu okrzyknięty jako ten idealny, ten właściwy, ten najlepszy. No i bez wątpienia faktycznie w warunkach, czy to zima, czy to deszcz, czy po prostu jakieś prędkości powyżej 200 na wirażach na autostradzie, no finalnie czuć bezpieczeństwo w tym samochodzie, no i można nim, no, tą moc wykorzystać śmiało, nie zważając na wiele rzeczy, tak, finalnie ten samochód na pewno tutaj to bezpieczeństwo da. Komfortowe, tak, bo nie jest na tyle małe, żeby można było powiedzieć, że nic nie idzie w nim zrobić, tak, ale też na tyle duże, żeby właśnie ten komfort był, tym bardziej, jeżeli w tej opcji mamy sportowe siedzenia. Więc będąc w trasie, faktycznie ten komfort jest odczuwalny, tak? Można wsiąść, można zrobić powiedzmy 600, 800 czy nawet 1000 km na raz i no, będzie to dalej
przyjemne. Numer 5, kolejny aspekt związany na przykład z ekonomią, tak? Można powiedzieć aspektem związanym z finansami, czyli oszczędnością paliwa. Jeżeli chcemy, możemy tutaj śmiało dojść do spalania około 8,5-9,5 litra na 100 km, co uważam za rozsądny wynik. No a wiadomo, jeżeli damy trochę więcej, no to te 14, 15, 16 litrów faktycznie ten też samochód jest w stanie spalić. No ale wiadomo, że coś za coś, myślę, że nieraz odrobina przyjemności jest tego warta. Kolejny aspekt jest to, że ma dosyć pojemny bagażnik, jest samochodem, który bez wątpienia weźmie 4 duże osoby, 5 siedzenie też jest, więc no akurat tutaj komfort podróżowania, jeżeli chodzi o osoby z tyłu, jak najbardziej to auto posiada. Kolejny aspekt, czyli na przykład pieniądze, tak? Czyli można powiedzieć, że akurat w tej wersji wyposażenia ten samochód, który ma w tej chwili niecałe 3 lata, no już za około 200-220 tysięcy złotych możemy nabyć, tak? Nowy samochód, no wiadomo, już dzisiaj nie jest produkowany, bo mamy nową wersję, ale powiedzmy takie roczniki jak 2020-2021, no myślę, że w okolicach 250-260 tysięcy w wersji limuzin, tak? Bo akurat Audi RS3 właśnie w tej wersji jest, który jest za nami, no to tutaj też aspekt związany właśnie z normalnymi pieniędzmi. Czy ja cię widzę? Okej, więc bardzo tutaj istotny aspekt związany właśnie z faktem, że korzyści mamy wiele. Tak, mamy, można powiedzieć, samochód sportowy bez wątpienia, ekonomiczny względnie, tak, komfortowy, nadający się na miasto, nadający się w dalekie trasy, więc no finalnie mimo wszystko można powiedzieć, za te pieniądze jest to zdecydowanie jedna z najlepszych opcji akurat na rynku aktualnie. Więc można powiedzieć, że to jest idealne połączenie, biorąc pod uwagę właśnie cenę, tak? Wiadomo, nie jest to samochód klasy ekonomicznej, jeżeli chodzi, można powiedzieć, taka klasa, nie wiem, powiedzmy B, gdzie samochody no, są w granicach, można powiedzieć, 80, 100 czy 120 tysięcy, no tutaj finalnie te 200 od 200 w górę trzeba dać. Natomiast biorąc pod uwagę wiele aspektów, ten legendarny silnik i biorąc pod uwagę no, moc, przyspieszenie, komfort i to, że jest też samochód idealny na miasto, myślę, że to jest ciekawe rozwiązanie. Okej, myślę, że tutaj też warto przedstawić trochę ten samochód. Akurat tutaj delikatnie on różni się od serii, chociaż wiem też, że Audi w seryjnie też w czarnych emblematach te samochody wypuszcza. To akurat jest jedna lampa przyciemniona, druga została w oryginale, można powiedzieć, dla takiego trochę efektu wizualnego. Napis Quattro, no mówiący nam o tym, że mamy do czynienia z samochodem czteronapędowym właśnie w napędzie Quattro. Jeżeli chodzi o jakieś rzeczy tutaj dodatkowe, akurat są migające kierunki zamontowane w tej wersji samochodu, oryginalnie ich nie ma. Bardzo takie, można powiedzieć, znane, tak, rotatory, felgi dla Audi. Tutaj myślę, że każdy fan Audi na pewno dobrze je kojarzy. Jeżeli chodzi o linię, tak, na pewno tutaj tej ostrości dają te przełamania, które są na drzwiach. No i jeżeli chodzi o środek, no to zobaczcie akurat tutaj ciemne wnętrze w kolorze czarnym. Kierownica, która jest przełamana, która też wskazuje, że mamy do czynienia z samochodem Audi, ale w wersji RS. No i dodatkowo w tym egzemplarzu fotele Sport. One są tutaj, można powiedzieć, jako wersja właśnie taka bardziej komfortowa, możemy też zamówić typowo dla RS. No natomiast te siedzenia są bardziej takie dopasowane w wersji sportowej, aczkolwiek no tracimy na komforcie wtedy. No i można powiedzieć, że akurat też miałem do czynienia i przyjemność jeździć Audi w tamtych fotelach, no i muszę stwierdzić, że zdecydowanie te lepiej dają radę. Faktycznie trzymać się można w nich w zakrętach równie podobnie, natomiast komfort bez wątpienia jest zupełnie inny. W tamtych faktycznie po 200-300 km już plecy no, trochę odczuwają tą trasę.
No i cóż można powiedzieć, jeżeli chodzi o dodatkowe aspekty, no to za chwilę Was zaprosimy do środka, więc zobaczycie, tak? Nie wiem, na ile będzie widać w nagraniu, tak, ale tutaj jakieś dodatkowe rzeczy mamy, natomiast finalnie chcę pokazać, że akurat fotel jest ustawiony w opcji, gdzie ja mam 1,80 m i faktycznie gdzieś tam jestem kierowcą, który lubi jeździć trochę wysunięty do tyłu, spokojnie dwie duże osoby jak najbardziej usiądą i ten komfort jest. Tak, bagażnik akurat tutaj, no mamy dodatkowe aspekty tutaj związane z rzeczami, więc pokazać nie będziemy, natomiast mogę powiedzieć śmiało, że dwie duże walizki po długości wejdą. Mówię o dużych walizkach 23 kg, te, które są walizkami na lotnisko i dodatkowo jeszcze jakaś torba czy plecak na górę, czy nawet dwa, jeżeli plecaki to dwa, spokojnie wejdą. Więc na pewno jest to samochód dla rodziny, gdzie jest dwójka dorosłych i na przykład rzeczy dla jednego dziecka. Tak? To jest też emblemat czarny, RS3 w wersji czarnej. No jako dodatek, no tutaj dyfuzory bardzo ładne, kawał tutaj tej rury faktycznie jest, plus ten element, który wskazuje, że właśnie mamy do czynienia z wersją RS. No myślę, że wygląda to dosyć ciekawie. Mała lotka tutaj wspomagająca no to, żeby ten samochód jeszcze jakiś docisk miał, chociaż no faktycznie ten napęd w zupełności wystarczy. Myślę, że tyle, jeżeli chodzi o umienie samochodu. Zapraszam Was do środka, zapraszam też na fotel pasażera. Zrobimy jazdę, może nie testową, ale wspólną i zobaczymy, jak to wygląda od środka. Okej, moi drodzy, więc jesteśmy w środku. No i co? Zobaczcie, myślę, że bardzo prosty samochód, jakiś niewyrafinowany, jeżeli chodzi o aspekty tutaj, nienakombinowany, tak? Wszystko proste, wszystkie rzeczy są na miejscu, tak? Tutaj włączamy samochód, tutaj mamy skrzynię bardzo szybko działającą, możemy w każdej chwili ją przerzucić na sport bądź do jazdy w trybie normalnym, tak? Pokrętło dobrze usadowione, tutaj mamy podłokietnik, który bardzo fajnie, precyzyjnie się blokuje, więc tutaj na wysokość podłokietnika myślę, że każdy tutaj sobie dopasuje opcję związaną z pokrętłem. Tak, tutaj multimedia, media, radio, mapa, telefon, tutaj wszystko możemy sobie z tego miejsca kontrolować. Tutaj mamy stop, pokrętło, jeżeli chodzi o głośność, tak, więc też bardzo wygodnie tutaj wszystko wygląda i naprawdę precyzyjnie się to robi. Tak, tutaj naprawdę jest to wygodne i tak dalej. Dwa miejsca na kubeczki, też fajnie dostępne. Dodatkowo, jeżeli chodzi o ten panel, no to też wiadomo, no tutaj myślę, że każdy, kto jeździ samochodem, doceni, że jakieś podziękowanie, tak, czy po prostu użycie świateł awaryjnych jest w wygodnym miejscu. Pokrętła bardzo fajnie chodzące, zakręcane, odkręcane, to też wszystko doskonale chodzi, tak? Jedziemy w prawo. Chociaż nie, pojedziemy w lewo, bo tutaj skończyła nam się droga asfaltowa, więc na pewno będzie lepiej jechać w lewo. No i tak, kierownica, jak wspomniałem, łamana, tutaj też precyzyjnie wszystko w dobrej odległości dla każdego, żeby zrobić głośniej czy odebrać telefon. Łopatki, tak, niewielkie, ale faktycznie tutaj, jeżeli ktoś no, trzyma kierownicę w taki sposób, też te wycięcia są bardzo, można powiedzieć, fajnie zrobione. Kierownica jest obszyta też materiałem, który sprawia, że no, doskonale trzyma się w rękach. No i tutaj mamy, może być, doskonałe trzymanie tej kierownicy plus łopatki. Super sprawa, tak? Wyłączana kontrola trakcji, jeżeli dwustopniowo. Raz, no to można powiedzieć, jest wyłączenie pierwsze, tak? Tutaj ESC jest po prostu stabilizacja toru jazdy na sport. Jeżeli przetrzymamy, no to mamy kompletne wyłączenie ESP i można powiedzieć, że nie ma tutaj takiego typowego launch controlu, tak? Natomiast jeżeli mamy opcję Dynamic, sportowo skrzynię, no i przytrzymamy
pedał hamulca w odpowiedni sposób, to faktycznie ten samochód też jest zwawszy. Tak, możemy tutaj zamknąć sobie ten wyświetlacz. On fajnie jest tutaj wysuwany. Myślę, że też wielkość ma taką akurat, nie za dużo, nie za mało. Akurat nie jest w wersji dotykowej. Natomiast, no wiadomo, kto co woli, myślę, że to nie jest coś, co przeszkadza. Dosyć duży schowek, tak, można tam włożyć dokumenty. No i cóż, jeżeli chodzi o fotele przesuwane w każdej płaszczyźnie, góra, dół, też elektryczne zagłówki, więc naprawdę super to wszystko działa, tak? Składane lusterka, tutaj też z lewej strony akurat mamy wszystko pod ręką. Naprawdę solidnie zrobiony samochód, nie przekombinowany, nie jest tych rzeczy za dużo, jest komfortowo, jest wszystko pod ręką, jest blisko, co trzeba, jest na miejscu, blisko, opcja zmiany tutaj trybów jazdy, dynamic, od razu samochód staje się żwawszy, chce jechać, tak, jest twardy, ewidentnie jest duża różnica, tak, damy tylko na komfort i już nam ten samochód, zobaczcie, już nie będzie takiego wyraźnego dźwięku z rur wydechowych, już tak on się nie zbiera żwawo, już jest miększy, więc naprawdę daje to komfort podróżowania bardzo istotny, tak, więc no tutaj naprawdę ten samochód jest dopracowany, moim zdaniem Audi się postarało, tempomat może być również aktywny, może być też opcjonalnie dodany dach panoramiczny, no tutaj w tej opcji wyposażenia nie jest dodany, tak samo tempomat aktywny, bo obie te rzeczy no, ważą tam odpowiednio 45 i 60 kg. No i okazuje się, że te pół sekundy, może niecałe ekstra można osiągnąć, tak? To, co mi się bardzo podoba w Audi, to jest to, że producent mówi, że Audi w okolicach 4,1, 4,2 sekundy do setki się rozpędza. No, udało mi się w wersji podstawowej, bo ten samochód nie jest w żaden sposób podkręcany, osiągnąć czas poniżej 4 sekund, więc no tutaj ewidentnie no jest chęć, żeby pojeździć, tak, zresztą na pewno pokażemy Wam tutaj przyspieszenia, 0-200 też bardzo rozsądnie, ten samochód dopiero przy 180 zaczyna nabierać jakichś tam lekkich wyzwań, jeżeli chodzi o rozpędzanie się do 200 km, tak, dopiero ta końcówka jest ciężej. Prędkość maksymalna 267, ograniczona elektronicznie, jest to trochę więcej niż te 250, tak, standardowe. Wiem, że przy zdjęciu właśnie tego ograniczenia 280-290 ten samochód na tym silniku niedokręcanym w żaden sposób jest w stanie osiągnąć, czyli może powiedzieć, naprawdę przy tej klasie samochodu, przy tych wymiarach, przy tej mocy, przy tym silniku jest to naprawdę mega ciekawy rezultat, więc wiadomo, ja tutaj mogę mówić dosyć dużo, bo to jest samochód, którego reguluję, użytkuję na co dzień, tak, no jednak spędzam z nim bardzo dużo czasu, ale faktycznie ten zakup był przemyślany. Jest to naprawdę niesamowite połączenie wielu, wielu aspektów, które interesują kierowcę, tak. Zresztą no, marka Audi jest to też marka premium, tak, napęd, który bez wątpienia jest tutaj istotnym aspektem bezpieczeństwa. Naprawdę wiele rzeczy tutaj przemawia za tym, że w tych pieniądzach jest to świetny zakup. Dzięki za krótką wspólną drogę. Zostańcie jeszcze, bo to nie koniec, i pokażemy Wam troszeczkę ciekawszego pazura tej oto wersji Audi RS3.